cześć, siemanko, z tej strony Patryk25, a witam was w kolejnym vlogu. Wreszcie siejemy kukurydzę. 3 hektary prawie za nami, tam siewnik kończy pole, ja już sobie jadę na kolejne. 3 hektary za nami, siejemy kapułeca. Tutaj wam właśnie wskakuje nazwa odmiany. I siejemy sobie kapułeca małego na 6 ton, na 6 hektarów. Oraz potem będziemy siać farmsata. Teraz wam wskakuje jaka odmiana, również na 6 hektarów. Ja sobie już jadę z tego względu, że no John Deere'em nie popędzę z tą przyczepą, a on tam dostało mu kółko do wysiania. Jego kolega zaprowadzi drugim traktorem, który mi ładuje nawóz do siewnika. Także ja już sobie powoli jadę i poczekam po prostu na polu na nich, żeby wiedzieli, gdzie mają jechać. No i powoli zbliżamy się do końca siewu. Zostało nieco ponad 2 hektarów do posiania. To pole mamy machnięte, to za mną machnięte, pod lasem jest machnięte, za domem do rzeki machnięte. Mówię, zostało tutaj taki kawałeczek dosiać, 1,5 hektara, tutaj 60 arów, tutaj wrócić w stronę wsi jeden przejazd. Tam mniej więcej lekko ponad 2 hektarów jeszcze zostało do zasiania. Poszło, no można powiedzieć, dość sprawnie. Siewnik przyjechał, zaczęliśmy siać po 12 godzinie, jest 17. Dobrze mówię, 17 godzina jest. Także 13, 14, 15, 16, 17, 5 godzin, 12 hektarów. No dobra, 6 godzin będzie 12 hektarów około posianych. No jest tych kawałeczków trochę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 kawałków. 12 hektarów. 12 hektarów w 11 kawałkach. No są to pola dwuhektarowe, są to pola 1,5 hektarowe, są to pola 0,5 hektarowe. Tak w tym roku przypasowało właśnie siew na takich działkach, więc to też się schodzi. No plus taki, że i wszystkie pola blisko, no bo tu jest, tu praktycznie ten obręb za drogą jest 6 hektarów, tu jest 3,5 hektara, za domem 3 hektary, więc to wszystko tak jest, wszystko tak jest dość zgrane, blisko siebie. Ja tutaj właśnie posprzątałem sobie na przyczepie, no posprzątałem na przyczepie worki. Tutaj są puste big bagi, to są puste po kukurydzy. Tutaj zostało, może ja wiem, 50 kilo ASX, a już nie chciało to wejść do siewnika. Musieliśmy z big bagiem postawić proste na przyczepie. Do domu pojedzie, się rozsieje najbliżej na pszenicę albo na owiec jary. Tu mam jeszcze, zostało właśnie nawozu, jak siałem pod korzeń, więc też to miałem wsypać w siewnik, ale jednak stwierdziliśmy, że no bo tego nawozu miałem na styka wręcz za mało, bo powinienem mieć 3,5 tony, a miałem 3 tony 200 kilo, więc zamiast dawki 270 kilo, 280 chciałem siać. Potem tak przemyślałem, że może braknąć, siejemy 260 kilo, a w końcu wyszło, że siejemy 250 kilo, żeby tego nie brakło. Więc wręcz zostanie.
Lepiej, żeby zostało, niż ma braknąć. Mocznika poszło 300 kg na hektar. Wapno granulowane również 300 kg na hektar, więc kukurydza ma fajne warunki. Odmiana z KWS-a jest na działkach nowych, gdzie kukurydzy jeszcze nie było. A Farmsatu sprawdzona już u mnie, sprawdzona u mnie odmiana, która sypie naprawdę fajnie. Tamtym roku w granicach 13 ton. Jest na działkach po prostu tych, gdzie kukurydza już jest po kukurydzy, czyli na tych lepszych działeczkach. I tak to wygląda, no kończymy powoli. Wreszcie siew, miała być siana kukurydza tydzień temu w sobotę. Dzisiaj jest poniedziałek, więc udało się zasiać po uprawie tydzień czasu. Na tą uprawę spadło dobre 30 litrów deszczu. Wczoraj to ruszyłem trochę bronami. Takie te działki nowe, gdzie dużo chwastów było. Tak jak tutaj samo wschody, czy to głuchowiec, czy to jakieś w ogóle chwasty. Przeleciałem to jeszcze raz bronami, bo tu była nie dość, że skała, bo wiadomo, deszcz ubił ziemię, to jeszcze chwasty rosły, więc chciałem to wszystko ładnie ruszyć bronami i na dobre to wyszło. Nawet widać porównanie po prostu, że tu, gdzie ruszyłem bronami, ten siew jednak jest dokładniejszy. Tu, gdzie nie ruszyłem bronami, jest dobrze, nie ma ziarek na wierzchu, ale po prostu widać, że no, że mogło to być ruszone, no. Siewnik właśnie kończy to pole i zaraz zaprowadzę go na kolejne. Widzimy się później. No, robota idzie. Przejeżdżamy na pole po drugiej stronie, bo tu będzie dosiewka w jedną stronę. I bo troszeczkę przeszkadzam. No myślę, że powiedziałem już trochę o tej kukurydzy. Nie wiem, gdybyście chcieli jeszcze wiedzieć. To zadawajcie pytania w komentarzach. Odmiany powiedziałem, nawożenie powiedziałem. Sieje Fendt 820 Vario z siewnikiem Monosem, sześciorzędowy. I tak to wygląda, no kurzy się, sucho jest, ale to dobrze, wreszcie troszeczkę ciepła przyszło i będzie wreszcie chciało wszystko rosnąć. Ziemia jest nagrzana, wilgoć ma pod spodem, więc kukurydza tydzień czasu, mi się wydaje, i wyjdzie z ziemi. No i tak samo zboża trochę bujną do góry wreszcie, bo długo było zimno i te zboża naprawdę źle wyglądają. Nadają na przyszły weekend deszcz, więc teraz będziemy lecieć drugie dawki na Przężyto. Więc będą filmy cały czas teraz. Kukurydza zasiana, człowiek spokojny. Teraz aby jeszcze pastuchem ogrodzić i opryskać na chwasty i niech sobie rośnie. Już teraz do samej jesieni spokój z kukurydzą. Gasimy sobie ciągnik. Jeszcze mówię, jest godzina i będzie zasiane. Dobrze idzie. Robimy kontrolę jakości. Mam nadzieję, że kamera jest dobrze ustawiona, żebyście coś widzieli. Tu jest ziarko jedno, zobaczcie. Tu jest drugie. Jedziemy dalej. O, jest trzecie. Mniej więcej 10-12 cm się sieje na głębokość. Zaraz zobaczymy. Ja wiem, 3-4 cm. Czyli bardzo dobrze. Wysiewamy 80 tysięcy nasion na hektar. Tak przyjęliśmy i tak siejemy te 80 tysięcy. Standardowy rozstaw 75. No i tak to wygląda. Jedzie fędzior.
idę po aparat, jeszcze parę ujęć wam nagram pod filma jakiegoś. Dobra, i to by było na tyle chyba w tym filmie. Chyba, że coś jeszcze później powiem. No i ostatni przejazd i koniec siewów. 12 hektarów posiane w około 6 godzin. Także dość fajny wynik w paru kawałkach. No i teraz wracamy, ostatni przejazd. Ja również już wracam z przyczepą i kukurydzę nasiana, także teraz można już opić siew kukurydzy, żeby dobrze rosło, jak to mówią, dobrze podlać i czekać do żniw. No dobra, to tyle w tym odcinku. Widzimy się podczas siania nawozów albo oprysków w kolejnym vlogu, w kolejnym filmie. Zapraszam też na film, który pewnie niedługo będzie z siewów kukurydzy właśnie. Także też będzie z tego film. Ode mnie z siewów, jak i z siewów u Paradowskich. No. Będziemy dosypywać ziarek, dobra, widzimy się w kolejnych filmach.